Okej, okay. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w World of Zin. Jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. To chyba będzie ostatni wideo w tej sesji nagraniowej, coś tak czuję, ponieważ no robi się późno. A ja już długo nagrywam. Całe 6-7 odcinków teraz, 7 odcinków będzie, no. Dużo, dużo nagrałem dzisiaj i fajnie. Dobra, zaczynamy w takim razie od tego, że drużyna musi odpocząć. No dobrze, niech będzie. Przychylę się do tego postulatu. Dobra, dzień czarostwa, dzień ochrony i ochrona przed żywiołami, ponieważ wchodzimy na tereny, gdzie wrogowie mogą nam sprawić problem. Dobra, idziemy. Oczywiście oko czarodzieja wyłączmy. Dobra, idziemy. Barbarzyńcy, tak? No come on. Dobra. Dobra, znaleźliśmy tarczę. Dobra, no, w takim razie pozwiedzajmy sobie jeszcze te góry, po prostu zróbmy. Eksplorację tego regionu jak należy. A kolejny barbarzyńca nam zostawił pałkę. Tak, już pojawiają się przeciwnicy z krainy zimowej, która się tutaj już znajduje. No. No niestety. Znaczy niestety! Co ja gadam? Niestety, no generalnie... taki ma układ geograficzny ta mapa nasza, nie? Naszego świata. Świata Might and Magic. Nie, po prostu tu pustynia jest. Dobra. Glitch graficzny. Dobra, no to jedziemy. Dalej jest zimowe tereny. Tereny zimowo-jesienne. Dobra, tutaj dalej góry, które trzeba odkryć. Barbarzyńca gdzieś tam się kręcił, widziałem. Dobra, Tamara znalazła tarczę. Aha, czyli to oznacza, że jedno, że... stalowy długi łuk. To zamieniamy, nie? Sobie na coś lepszego. Silver Longbow. Chociaż nie, jest w sumie Tamaro, moja droga. Przekaż ten stalowy długi łuk Bricie. A Brita niech odda swój srebrny mojej postaci. Słychać mnie w ogóle? Tak trochę daleko usiadłem, a mi się wydaje, że chyba słychać. Dobra. Okej, okay. Tutaj rozumiem. Aha, już się tutaj zaczyna droga wzdłuż zimowych terenów. Jasnej strony Xin. No dobrze. Kolejni barbarzyńcy. Dobra. W sumie mógłbym rzucić na nich zaklęcia, ale zrobiłem źle.
A no nic, no i tak sobie poradziliśmy jakoś. Dłużej gram w tą grę, tym mam odnoszę coraz większe wrażenie, że niepotrzebne są postacie czarujące. Aczkolwiek mogę się mylić. No, Bigida już znajduje te rzeczy, więc. Bo nowa tarcza. O, to będzie drogie. W ten, razy 40 to jest w ogóle cena, nie? Będzie drogie w sprzedaży. Kolejny. Znalazłeś barbarzyńskie obozowisko. Spalić? Oczywiście, że spalić. Nieobronione obozowisko. Jeszcze raz. Nieobronione obozowisko wypełniło niebo oleistym dymem. 25 tysięcy sztuk doświadczenia. I wiele fajnych rzeczy. O! Złota ta! Złota zbroja półpytowa. I wiecie co? Ja ją chyba przekażę Tamarze. Pod warunkiem, że... O kurde. Stefan Ebony Plate Armor. O kurde, fajne rzeczy już są. To pójdzie na handel, zdecydowanie. Dobra, Gold Plate Mail. To przede wszystkim pójdzie do ciebie. Złote buty. Złote buty pójdą do... Kto ma w ogóle? Jak u was stoi z AC? 25, 28. Dobra, złote buty pójdą do mojej postaci. I srebrna putówka. Kurde, fajne rzeczy już są. Dobra. To może tak, niech to pójdzie... Do naszych magów na zaklinanie. Miałem zaklnąć znowu przedmioty, trudno, nie zaklnąłem. Zbroja stalowe. Ach. Teraz tak 27, 32. Dance Gauntlets, Iron Gauntlets. Sparking Gauntlets, dobra. Ale mamy ten. Wymianę przedmiotów, dobra. Dobra, zanim nam nas wszystkich tutaj wymordują barbarzyńcy, to może tak, Town Portal idziemy. Nie masz tych. Dobra, tu jest chyba. Dobra, przyśpimy się. I chodźmy do River City. Dobra, już trudno, tu zrobimy sobie wymianę ekwipunku, powiedziałem tutaj Smithy. What do you want? Dobra, przede wszystkim tak, Amber Sable, Pearl Crossbow, Pyrrhic Broadsword, Pearl Trident, Coral... Dobra, na handel. To. Stalowe buty, może nie. Srebrna tarcza. Na pewno. Stalowa tarcza. Stalowe buty. Dobra, nad tym jeszcze będę myślał. Ty, Magical Shield. To na pewno.
Żelazne rękawice na pewno. Ebonowa zbroja płytowa 80 tysięcy. Zobaczcie, jakie to są już koszta. Ebonowa tarcza to jest plus 4. Więc podarujemy sobie srebrna półpłytówka. Tak, i jeszcze ta tarcza bursztynowa. Dobra, to sobie zostawimy. Aha, to ci od razu naprawię. Żebyś, chłopie, się... Venomous Gauntlet. Wiecie co? Trzeba powoli myśleć o... o bezpieczeństwie i klasie pancerza naszych herosów, więc... pan... Te Venomous Gauntlets pójdzie w ten sposób, zamienimy. A plate mail. To zaraz, znaczy zaraz, no to ja po odcinku wszystko potem, po... A tu na handel i teraz tak, stalowa tarcza, starowa. Sonic Shield, co ci dodaje Sonic? 11 tylko ochrony przed energią. Energii masz 16, więc będziesz miała tylko 5 ochrony przed energią. W sumie na chwilę obecną, tak jak mówiłem, nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym ci zamienił... aha, ty masz stalowe buty. No dobra, to zamieniamy w takim razie tą stalową tarczę na soniczną nadstalową. Dobra. Natomiast stalowe buty do kogo pójdą? Kto ma bardzo słabe klasę pancerza? Nasi magowie. No tak, nasi magowie mają bardzo słabą klasę pancerza, bo są po prostu zwyczajnie świecieni, naprawieni. Nie dziwmy się. Dobra. I teraz zobaczmy. Co wy tutaj macie? Tots Boots, ok. To nie Iron Boots. No jak... 22, dobra. Kłachodron, niech weźmie sobie te stalowe buty od... Zdemnij sobie je założyć teraz tak. A buty myśli to jest bonus do tego, dobra. Sonic Shield Iron Boots, dobra. Iron Scarab Sage Belt. Sage Belt to jest przypadkiem inteligencja. Tak, inteligencja, ale... Ile to daje? I tu, tylko tu poniżej. Sage. To jest 5 do inteligencji. Ty masz jakąś, jakiś pasek na sobie? Masz Burning Belt, który ci daje... bardzo mało, prawdopodobnie 5, tak? Do... tak, możemy sobie podarować. No i ten pasek dostaniesz ty. Kłachodronie. Okej, okay, Iron Scrap to na pewno nie. Poison Frost Belt, Burning Belt, okej. Wand of Daily Protection, Box of Free Movement, Wand of Daily Protection. Dwie różdżki tych dnia ochrony? Serio? Dobra. Dobra, jeszcze broń.
magiczny, stalowana gminata, magiczny długi miecz, Aryan Cudgel, srebrny długi łuk, Venomous Wakizashi i... Dobra. Jeszcze teraz tak. Coś tu miałeś? Nie, nic nie miałeś, ale... Nie, dobra. Spokojnie, to możemy sprzedać wszystko. Możemy? Możemy. Na pewno broń. 6 Venomous Gauntlet, proszę bardzo. I 4. 4 dlatego, że klikam czwórkę, jak szybko chcę to sprzedać, nie? No i tu jeden. 121 tysięcy na ręce mamy. Za chwilę to oddamy oczywiście do banku, żeby procentowało. Póki co jeszcze, czy coś mam tutaj, co by mnie interesowało, nie? Ale generalnie zobaczmy sobie na nasze statystyki. Naszemu tutaj, mojej postaci przydałoby się, kurde, jakaś lepsza płytówka. No. Bo to gold to ile dawało tobie? To jest plus 6 do klasy pancerza. Stalowa da plus 4. Czyli de facto tyle samo co ebonowa. Ale dobra, ebonowa poszła na sprzedaż, bo pieniędzy potrzebowaliśmy. Taka bida, inflacja i w ogóle. Okej, okay, dobra. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to co chciałem zrobić, to mamy wszystko. Dobra, idziemy do banku. Safe and secure. 714 tysięcy mam w banku. Okej, okay, złóżmy w takim razie 115 tysięcy. 6200 zostawmy sobie. Klejnotów nie ruszajmy, chociaż w sumie... Dobra, nie, klejnoty zostawmy. Mamy 800 tysięcy ponad. Za chwilę pierwszy milion uda nam się zdobyć. Ciekawe, czy to będzie przed jeszcze... Dark Side of Zin częścią. Prawdopodobnie tak będzie. Dobra. Wracamy się w takim razie do... Aha, bo ja tutaj nie rzuciłem Lloyda. No dobra, no to może tak możemy się wrócić na chybcika i przy okazji sobie te... tutaj góry wybadać. Dobra. Ciach. Dobra. Ninja! To znaczy, że nie założyłem dnia ochrony! Ło kurde! Śnieżny kockodan nas zaatakował! Proszę bardzo! Śnieżny kockodan, przez niektórych nazywany ten z Yeti! Dostaje śmerygla, gdy pocuje won fiuta, hej! Dobra. No, to już ten moment też jest, moi kochani, że... Au. Dobra, wiecie co? Mamy na sobie oczywiście dzień ochrony, ale dzień dnia czarostwa nie mamy. Stefan, niech rzuci profilaktycznie też ochronę przed żywiołami. Tak, na wszelkie wielkie W, jakby się coś miało spierdliżyć. Dobra. Mm-hmm.
Mignała tam oczywiście fontanna, której nie sprawdzałem, bo nie ma sensu. Prawdopodobnie jakiś bonus znowu do statystyk. Te chyba fontanny niebieskie z logo New World Computing właśnie takie bonusy dają do tych, do statystyk, w sensie tych 7 statystyk, nie? Kolejna piramida, to oznacza, że gdzieś niedaleko jest miasto. Miasto, do którego sobie już dzisiaj nie wejdziemy, ale... Ale no, zrobimy sobie jedno jeszcze dzisiaj zadanie, chociaż, żeby tak, wiecie, oficjalnie wkroczyć do krainy lodu. I am a peace-loving old monk, driven from my sacred home. I used to live in the pagoda due south from here, until the evil ninja clan drove me out. I am too old to fight, but perhaps you, being so strong and well-armed, could rid my home of these evil clansmen. I could reward you. Dobra, mamy, musimy pomóc dziadkowi odzyskać jego pagodę, co nie powinno być problematyczne. 50 sztuk złota taki jeden daje i ma szansę na wyrzucenie jakichś fajnych rzeczy. Lapisowa tarcza i mosiężna tarcza. Ten domek na horyzoncie to jest oczywiście ta pagoda, o której mnich mówił. O, przy okazji też mamy crossbow. Trująca kusza. Dobra. Sprawiłeś, że... Omen, Dishonored, czyli... Pozbawiłeś honoru? Pozbawiłeś honoru ninja, ninjów poprzez wejście do pagody. Z pewnością już nie wrócą, by ją odzyskać. Dobra, no to teraz możemy się wrócić do mnicha i możemy zdać mu relację. You have destroyed the ninja clan that drove me from my sacred home. I am eternally grateful. As payment for your services, please let me fill your packs with food. No spoko, tylko co to dodaje? Na 19 dni... A doświadczenie robi swoje, nie? Właśnie, a propos doświadczenia, czy przypadkiem nie jesteśmy zdolni już awansować? Nie chyba, ale nasi magowie... Nie, nasi magowie też nie. No dobra. 377, 354, 369, dobra, czyli magowie razem z Tamarą będą, dobra. Dwadzieścia po dziesiątej, dobra, no to w takim razie idziemy dalej. Teraz tak, wszystko tutaj mam zbadane, raczej chyba tak. Tak, bo tu już się rozciąga zimowa kraina. Na lodu. Dobra. Ja myślę, że możemy jeszcze zrobić parę rzeczy tutaj w tej krainie lodu. Już poruszamy się po ścieżce po drodze. Tu mamy miasto. I śnieżny kockodany na horyzoncie. Hej. Dobra, dzień czarostwa. Dzień ochrony. A, już rzucić zaklęcia dzień ochrony. Dobra, trudno. No to skoro tak, to... Kula ognia! Dobra. Mamy to. Udało się. I tu mamy też od razu druida. Dobra, niech te śnieżne kockodany nam...
nas tutaj nie przestraszą. Ale mam druida. Here is the last snowflake of winter. Take the snowflake to the spring druid, so spring can begin. Tak, ostatni płatek zimy musimy oddać musimy oddać ostatni płatek zimy druidom wiosny. Dobra. Ale póki co to ja tutaj zakończę odcinek, tylko zrobię małą eksplorację jeszcze tutaj wzdłuż. I zakończę odcinek tutaj przed tym oto miastem, ostatnim miastem, które zwie się Winterkill. I w tym oto mieście będziemy zdobywać ostatnie szlify, ostatnie zaklęcia po tej stronie Xin. Tak więc ja bym z Wandelf, to było World of Xin do następnego odcinka. Na razie, cześć!